witam Państwa bardzo serdecznie w naszej nowej bibliotece. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki, realizowanego i finansowanego przez Instytut Książki. Miło nam jest dzisiaj gościć jedną z najpopularniejszych polskich pisarek, panią Małgorzatę Gutowską-Adamczyk. Na jednym z portali internetowych pani Małgorzata o sobie napisała między innymi: teoretycznie historyk teatru, praktycznie bizneswoman, epizodycznie nauczycielka, hobbystycznie ogrodniczka, sporadycznie scenarzystka, optymistycznie autorka, statystycznie warszawianka, chronicznie żona, histerycznie matka. Podzieli, stwórz nową religię, napisz nowy, nie wiem, Koran, to ja bym powiedziała, czemu nie? Zebrałabym jakby do kupy wszystkie swoje umiejętności, może bym spróbowała. Mam na przykład w tej chwili wielki problem z rozpoczęciem nowej powieści, ponieważ się rzucam jak pies w klatce nie mam tej pewności, którą miałam wcześniej, prawda? Co ja mam na ostatnia? Znaczy, złe słowo, najnowsza. Ciągle staram się unikać słowa ostatnia, bo źle się kojarzy. Ta najnowsza powieść jest powieścią na przykład autobiograficzną, prawda? Gdzie ja się już tak odsłaniam całkiem ze swojego najnowszego, niezbyt miłego doświadczenia, to znaczy z syndromu opuszczonego gniazda, który mnie tak przytrącił, słuchajcie, że po prostu nie sądziłam, że to będzie aż tak bolesne i że to tak źle przyjmę, że właściwie nie sądziłam, że jestem kwoką aż taką, chociaż słusznie powiedziałam, że jestem histerycznie matka, bo się starałam zawsze być dobrą matką, przewidywać zagrożenia, załatwiać dzieciom dużo później niż potrzeba było różne rzeczy. Natomiast dopiero po ich wyprowadzę, a właściwie nawet jeszcze przed, bo jeden się wyprowadził, a drugi jeszcze mieszkał i ja pisałam książkę, czy tam jeszcze był w domu. No ale już wtedy właściwie wpadłam tylko na nocowanie. I poczułam właśnie, że to jest taki temat nieobrobiony, niestrywializowany jeszcze, że o naszych uczuciach, o uczuciach matek, które wypuściły dzieci w świat. To jest wątek współczesny, mój matki, która wypuszcza dzieci z gniazda. I to jest 1/10 książki, a 9/10 to są moje wspomnienia z PRL-u. Czyli ja wracam do swojego takiego jednego roku między 6 a 7 lat z kawałkiem, czyli ostatnia grupa przedszkolna plus początek pierwszej klasy. I staram się zdokumentować jak najdokładniej. Pamiętam ten czas, czyli to, jak wyglądało moje miasto, to jak myśmy mieszkali. Robię to po to również, i zadedykowałam tę powieść moim synom, ponieważ chcę pokazać, że każda z was nosi w sobie potencjał takiego narratora i potencjał świadka czasu. Ja bardzo często i z wielką satysfakcją korzystałam z pamiętników i głównie pamiętników jednak, nie dzienników, autorek w różnych czasach, żeby wzbogacić cukiernię i faktograficznie, i charakterologicznie, i właśnie tymi smaczkami, żeby to wszystko tak w miarę plastycznie wyglądało. I pomyślałam sobie, pisząc cukiernię, czy może już po zakończeniu, nie pamiętam, że mój Boże, oto ja jestem taką autorką takich pamiętników, ponieważ ja opisuję czasy, które bezpowrotnie minęły. Jeszcze jestem, w każdym razie mam pretensje do bycia nie taką najstarszą, prawda? A opisuję rzeczy, które się moim dzieciom nie mieszczą w głowie. Ja z cukierni w Płocku, fanów cukierni pod Amorem, 25 czerwca. Bardzo serdecznie zapraszam, tylko się tam trzeba zgłosić, żeby oni wiedzieli, ile tam nas przyjedzie. Będziemy jeść ciastka, chodzić w kapeluszach, szaleć w ogóle po Muzeum Secesji. Wszystkie informacje na stronie Księżnicy Płockiej. A znowu Niewieścina, to jest wieś na trasie świecie. No tak, bo ja dzisiaj nie wiem, tak, jest. Tam wisi taka wielka reklama jakiejś firmy.
wędliniacki. Ładny kościół. Mhm. Tak. I przeczytałam niewieści, bo miałam, mówię tak, miałam już gotowo, to teraz dam Adamową dla zabawy, tak? No. Ale to jest też. Ale nie, bo to za mocno by panią. Ale tak. Niewieści jest bardzo fajne. Cudna nazwa. Cudna nazwa. I baby, że i jeszcze nam dają coś, ale nie wynoście, to poza ten. Z filmu to proszę wyciąć. Nie, chciałam tam napisać o klubie czytelniczym.